Szczęść Boże. O miłości już wiele powiedziano. Święty Paweł Apostoł powiedział, czym miłość jest. Miłość to łaskawość, miłość to cierpliwość, miłość to wierność, miłość, miłość, miłość. I każdy z nas, tak jak Święty Paweł, może określenia miłości sam wymyśleć, może sam nazwać miłość. Ale miłość także jest, Święty Paweł pisze, wymagająca. Że jak usłyszymy w dzisiejszej Ewangelii słowa, że z miłością mamy pójść do drugiego człowieka i zwrócić mu uwagę. Pierw samemu, następnie we dwóch, aby sprawa się oparła na świadkach. Dlatego te przymioty miłości wypełniajmy. Nie tylko te z tej, te dobre, pozytywne, ale te przymiot, że mamy upominać, zwracać uwagę, że źle drugi człowiek czyni, mój brat, moja siostra, mamy iść i powiedzieć, nie rób tego, popraw się, nawróć się. To jest także miłość. Miłość nie może milczeć. Jeśli miłość milczy, to w tym momencie nie jest miłością. Jest tylko klepaniem po ramieniu, klepaniem, że będzie dobrze, a nie zwracaniem uwagi na sedno, co się dzieje w tym sercu, co ten człowiek drugi robi, popełnia, czyni. Dlatego miłość, jeszcze raz, nie może milczeć. Mówmy, napominajmy, wskazujmy drogę, jak żyć. A ta droga jest prosta. Mamy iść przez świat z miłością. Ale to nawrócenie, poprawianie, także pamiętajmy, mamy zaczynać od siebie. Nie możemy zobaczyć belki wokół swego brata, a źdźbła w swoim oku już nie widzimy. Choć maleńkie, już nie zauważamy. Dlatego wpierw rozpoczynajmy poprawianie, nawracanie, czynienie dobra od samego siebie, a potem idźmy i głośno krzyczmy, że miłość musi być kochana, jak mówi święty Franciszek.